No i mam nadzieję, że macie już przygotowane notatniki, bo rozpoczynamy Radom na talerzu i kolejna wycieczka w ramach FAST, czyli Food American State Trip, czyli wycieczki kulinarnej po Stanach Zjednoczonych. Kapitanem sterowca Radia Radom jest jak zwykle Michał Fabiszewski, masterchef, global chef, ambasador kuchni polskiej i dzisiaj zabiera nas do Chicago. Oddaję głos. Jeśli wydawało się wam, że o pizzy wiecie już wszystko i historię margarity znacie na pamięć, być może słyszeliście nawet, że za ananasa na włoskiej pizzy grozi od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli wydawało się wam, że ten włoski klasyk niczym was już nie zaskoczy, to macie rację, wydawało się wam. Czas zabrać was do miasta, w którym większość swojego życia spędził Al Capone. Dziś na nasz Food American State Trip zabieram was do Chicago w stanie Illinois. Główne atrakcje Chicago znajdują się w centrum, czyli downtown, które przylega do brzegów jeziora Michigan. I to właśnie w downtown aż roi się od przepysznych knajpek i food trucków, gdzie można zjeść iście emblematyczne dla tego miasta potrawy. Musicie mi wybaczyć, ale powinienem wspomnieć o Chicago Style Hot Dog. Niby nic wielkiego, ale nie zjeść w Chicago hot doga to nie lada ignorancja. Prawdziwy Chicago Style Hot Dog to parówka z wołowiny w bułce z żółtą musztardą, białą cebulą i ogórkiem konserwowym. Oryginalny przepis na hot doga rodem z Chicago nie obejmuje keczupu. No ale nie spotkaliśmy się tu, bym opowiadał wam o tym, jak parówkę wsadzić w bułkę i opchnąć ją za dolara. So, Chicago Deep Dish Pizza, jak wskazuje jej nazwa, została stworzona w Chicago, prawdopodobnie w latach 40. XX wieku. To danie, które bardzo różni się od swojego włoskiego pierwowzoru. Pizza w stylu chicagowskim pieczona jest na głębokiej patelni i bardziej niż pizzę przypomina ciasto. Na dość grubą, dobrze wyrośniętym cieście znajdują się składniki ułożone w odwrotnej kolejności niż w klasycznej pizzy. Na spodzie ser, a na nim dodatki, szynka, salami czy pieczarki. Wierzch pizzy chicagowskiej posypuje się drugą warstwą sera i polewa sosem pomidorowym. Alright! Poczujcie się jak w Chicago, wyciągnijcie serwetkę spod kawy i zanotujcie listę potrzebnych składników. Najpierw ciasto, 500 g mąki pszennej, 225 ml letniej wody, 50 ml oliwy, 7 g suszonych drożdży, 1 łyżeczka soli i 1 łyżeczka cukru. Teraz sos pomidorowy, 500 ml pasaty, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżeczka bazylii i 1 łyżeczka oregano, sól i pieprz do smaku. And stuff, czyli nadzienie. 250 g żółtego sera, 250 g mozzarelli, 200 g salami i 200 g pieczarek. Możecie dodać też wasze ulubione składniki, szynkę, cebulę czy ostrą papryczkę. Im więcej, tym lepiej. I pamiętajcie, to jest Ameryka. Tu wszystko można, nic nie trzeba. A teraz let's do it, zróbmy to. Drożdże i cukier przesypcie do miseczki, wlejcie wodę i wymieszajcie. Odstawcie na 15 minut. Do mąki dodajcie sól, wlejcie wodę z drożdżami i oliwę. Wyróbcie ciasto gładkie i elastyczne. Następnie odłóżcie je na godzinę, aby odpoczęło. W rondelku rozgrzejcie oliwę, dodajcie drobno posiekany czosnek i krótko podsmażcie, cały czas mieszając. Wlejcie pasatę i doprawcie solą, cukrem i ziołami. Wymieszajcie wszystko i gotujcie pod przykryciem 10 minut, a następnie bez przykrycia tak długo, aż sos zgęstnieje. Piekarnik rozgrzejcie do 200 stopni Celsjusza. Ciasto rozwałkujcie na gruby placek i włóżcie na dno okrągłej formy. Na danie ułóżcie połowę mozzarelli i żółtego sera, salami oraz pokrojone w plasterki pieczarki. Posypcie pozostałymi startymi serami, czyli gołdą i mozzarellą. Posmarujcie wierzch sosem pomidorowym, wstawcie do piekarnika i pieczcie około 25 minut. Chicago Deep Dish Pizza done! A czy wiedzieliście, że Chicago ma największą na świecie populację Polaków zaraz po Warszawie?
ale to zupełnie inna historia. Ze stanu Illinois, dla Radia Radom, o kuchni z przekąsem, smakiem i humorem, mówił jak jest szef Michał Fabiszewski. A po więcej inspiracji oraz przepisów zapraszam na mój kanał Michał Fabiszewski na YouTubie. Radio Radom 87,7.